No, 68 rok był niesamowitą eksplozją. Bardzo dziwną. To znaczy, ja na to patrzę również ze względu na historię, znaczy na język propagandy. I to jest niezwykle ciekawe, bo tu się nałożyły dwie skrajności takie propagandowe. Skrajnie komunistyczna w wersji niemal stalinowskiej, albo czysto stalinowskiej, to było i tak, i tak, albo i w wersji faszystowskiej z lat 30. To jest niezwykle ciekawe zjawisko. Ja się tym teraz trochę zajmuję zawodowo, bo prowadzę takie seminarium w Szkole Nauk Społecznych właśnie na temat, w ogóle na temat polskiego dyskursu antysemickiego. To już czwarty rok prowadzę, od początku XIX wieku. I teraz jestem w marcu, znaczy nie w samym marcu, w okresie marcowym. I to jest niezwykłe zjawisko, prawda? Jak język komunizmu łączy się z językiem skrajnej nacjonalistycznej prawicy lat 30.